Siemanko, siemanko, witam was w kolejnym materiale i dzisiaj opowiem wam przede wszystkim, jak zbudować ogromną klatę. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie może od małej aktualizacji tego, co u mnie pod kątem jakby budowania tkanki mięśniowej, pod kątem tego okresu masowego. Otóż na masie jestem już bodajże 8 albo 9 tygodni i na ten moment ważę około 87,5 kg. Coś takiego, cały czas się ważę codziennie, cały czas wyciągam średnią i właśnie w poprzednim tygodniu średnia była około 87,5. Ogólnie jeśli chodzi o treningi, to ostatnio widzę bardzo ładny przyrost siły, szczególnie widzę to na ławce. Bo robiłem już ławeczkę na skosie na 8 powtórzeń 47,5 kg, więc to jest w sumie taka życióweczka. Nigdy na tylu nie robiłem. Oprócz tego na płaskiej ławce wyciskałem już po 130 piątkami w zeszłym tygodniu, więc faktycznie jakby ta klatka ładnie się rozwija. Widać także po pomiarach, że priorytet na triceps działa i ten triceps jest większy. Widać to po zdjęciach, widać to po pomiarach. Przekroczyłem w końcu 43 w bicepsie, więc też to jest mały rekordzik. Tutaj postaram też się wrzucić wam gdzieś jakieś zdjęcia poglądowe, jak to aktualnie wygląda, albo też pomiary. I co? No ogólnie jest spoko. Masa ciała stopniowo rośnie, sylwetka się ładnie zmienia i o to chodzi. Co do diety, to aktualnie jem około 4-4,5 tysiąca kilokalorii dziennie. Otóż przez ostatnie 5 dni miałem catering, w sumie to oglądacie tu pewnie albo 6 albo 7. Ponieważ wziąłem sobie catering właśnie na 10 dni, 4000 kilokalorii, gdyż ostatnie tygodnie miałem troszeczkę zalatane, ciężej mi było ogarnąć posiłki, więc stwierdziłem, że takie 2 tygodnie niecałe sobie zrobię przerwy od gotowania i po prostu zamówię catering. Natomiast najprawdopodobniej będę z niego rezygnować, tutaj nie będę podawał firmy, ale nie do końca mnie przekonuje. No po wczorajszym jedzeniu dzisiaj mnie przez pół dnia bolał brzuch, musiałem często latać do łazienki. Oprócz tego raz też się mocno spóźnili z dostawą, raz też mi jeden posiłek przywieźli rozwalony, nie? W sensie to po prostu jakby otwarty, nie wiem, gdzieś tam ktoś może przy dostawie uderzył w coś. Średnio jestem zadowolony, szczerze mówiąc, i najprawdopodobniej będę z niego rezygnował i wrócę do gotowania samemu.
pierwsza wskazówka, jak zbudować dużą klatę, to po prostu wyciskaj dużo, wyciskaj często. Ja ogólnie lubię wyciskanie na ławce. Są teraz opinie, że wyciskanie na ławce nie jest najlepszym ćwiczeniem, natomiast rzadko kiedy spotyka się kogoś, kto wyciska dużo i ma małą klatkę. Więc jakby to wyciskanie faktycznie się przekłada na rozwój tej klatki piersiowej. Jeśli wyciskacie dużo, jeśli wyciskacie ciężko, to ta klata będzie rosła. Jeśli natomiast upieracie się, nie chcecie wyciskać na ławce, możecie zrobić to na hantelkach. Czy na skosie, czy na płasko. Jeśli będziecie progresować na hantelkach, będziecie wyciskać jakieś 40, 45, 50, no to ta klata będzie musiała urosnąć. Wskazówka numer 2. Upewnij się, że ćwiczenia, które robisz na klatkę, na pewno targetują klatkę i czy faktycznie jakby czujesz ten mięśnie, czy inne mięśnie są limiterem, bo jeśli na przykład robisz wyciskanie na ławce i tej klatki praktycznie nie czujesz, czujesz bardziej barki, czujesz bardziej triceps, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to triceps i barki będą przejmowały pracę i to one będą dostawały największą stymulację. Więc poszukaj takich ćwiczeń, gdzie faktycznie czujesz mocną pracę klatki, czujesz mocne napięcie na klatce i czujesz tą mocną pompę na klatce. Mimo że pompa nie jest jakimś super wyznacznikiem dobrego treningu, natomiast jeśli czujesz, że dany mięsień jest spowany, jeśli jest tam mocne napięcie, to na pewno ten mięsień mocno pracuje. Więc to wskazówka numer 2. Skup się na czuciu mięśniowym i poszukaj ćwiczeń, gdzie tą klatkę czujesz bardzo mocno. Tip numer 3 to dodaj ćwiczenia do planu, w którym przepracujesz klatkę w bardzo dużym rozciągnięciu, gdzie ten potencjał do rozwoju klatki piersiowej jest największy. Tak jak wspominałem wcześniej, wyciskania powinny być bazą Twojego treningu, natomiast przy wyciskaniu, szczególnie przy wyciskaniu sztangi, nie rozciągniesz klatki aż tak mocno jak przy przykładowo rozpiętkach. Dlatego też warto sobie dodać jakąś formę rozpiętek. Czy to po prostu krzyżowanie linek na wyciągu, czy przykładowo Bayesian Flies, to jest jedno z moich ulubionych ćwiczeń, gdzie ustawiacie sobie ławeczkę, wyciągi dajecie za siebie i robicie rozpiętki. Jeśli nie macie wyciągu albo są zawsze pozajmowane, możecie też zrobić oczywiście wersję na zwykłych hantlach. Możecie zrobić rozpiętki na hantlach, może nie jest to najlepsza opcja, ale wciąż jest to dobra opcja. I gdy faktycznie skupicie się na pracy w dużym rozciągnięciu mięśnia, czyli tam, gdzie jest najciężej na samym dole rozpiętek, to ten mięsień dostanie bardzo dużą ilość napięcia mechanicznego w rozciągnięciu, a właśnie na dużej długości mięśnia, czyli na rozciągniętym mięśniu, jest największy potencjał do rozwoju większości partii.